Witajcie, z tej strony Wiśnia. Dzisiaj zaprezentuję wam modyfikację o nazwie Global Mod. Jest to gigantyczny mod autorstwa rosyjskiego Magic Team, twórców Dark Sagi. Rozszerza on Noc Kruka o Dolinę Przodków, nowy świat wielkości porównywalny do Jakendaru. Trzy grywalne gildie, głównie magów wody, mrocznych magów, wojowników i myśliwych. Kilka gildii pobocznych, ponad 100 nowych NPC wcielone po mniejsze modyfikacje i mniej więcej szacowany czas przejścia tej owej modyfikacji wynosi mniej więcej od 100 do 200 godzin. Także trzeba dodać, że team, który przetłumaczył moda, zdołał także i rozszerzyć go o nowe wątki. Zadania poboczne z modyfikacji, na przykład Pan Losów, własne zadania, skrypty z niewydanej nigdy wersji 1.15, Global Moda, udostępniony przez twórców, mod wygląda naprawdę ciekawie. I także jest nowym modem, które dopiero co wyszło. Także polecam zainstalowanie i pogranie w tą ową modyfikację. Teraz pokażę, jak zainstalować moda krok po kroku. Oczywiście sama instalacja tej modyfikacji nie jest jakoś szczególnie trudna, więc zapraszam. Otóż sama instalacja tej modyfikacji nie jest jakoś szczególnie skomplikowana jak zazwyczaj. Trzeba po prostu zainstalować jeden potrzebny plik. A czemu tylko jeden? Tak jak mówiłem w samym wstępie, team, który właśnie przetłumaczył tą modyfikację, rozszerzył także go o nowe wątki, więc po prostu wlepili to w jeden plik. Takie szczególnie. Z tego co wiemy, są jeszcze dwa potrzebne tam, znaczy może nie takie koniecznie potrzebne pliki do zainstalowania właśnie tej modyfikacji, tylko dodające na przykład jakieś tam filmiki i tak dalej. I cóż, widzę, że po prostu sam plik instalacyjny naprawdę mi się troszeczkę długo uruchamia, więc chyba zrobię malutkie cięcie i poczekam, jak się uruchomi. Okej, modyfikacja się już tutaj uruchomiła. Jak tutaj można sobie zobaczyć, wszystko jest tutaj po polsku napisane. Oczywiście, że się zgadzamy. Jak zwykle standardowo trzeba po prostu wybrać miejsce, gdzie mamy zainstalowanego naszego gutika. Musicie także pamiętać, bo ostatnio mi się pojawiają takie pytania, że gutik się tam nie odpala i tak dalej. Czasem trzeba pamiętać, że trzeba mieć zainstalowanego player kita. Także zrobię chyba o tym odcinek, bo po prostu zrobię odcinek właśnie o tym. To jest bardzo, bardzo fajne. I tak właściwie to byłoby na tyle, ludzie. Modyfikacja właśnie się zainstaluje. Jeżeli będziecie widzieli na samym początku jakiś tam króciutki gameplay, kiedy to właśnie mówiłem o tej modyfikacji, to znaczy, że wszystko zainstalowało się prawidłowo, więc do zobaczenia, ludzie. Trzymajcie się. Pa.